Witam Państwa serdecznie. Tu mam odkład z matką zapasową. I teraz będę sprawdzał, czy młoda matka czerwi. Nie mogę się dokopać. Więc ja tu rozszerzę wszystko. Matka została wzięta. Pewnie rodziny, to była wymiana. A tu ma być młoda. Wprawdzie późno, niedawno wyszła. Że jest to wiadomo na pewno, bo już jest po prostu przygotowane miejsce pod czerwienie. Jest za ciemno, żeby stwierdzić, czy są jajka, czy nie ma. No ale mogę wziąć dalszy plaster od wylotka. Może na nim coś zobaczymy więcej. Nic. Tu jest wszystko piękne, nie zaaplikowane. Też miejsce na czerw. Nawet matka się nie pokazuje. Gdyby nie było matki, no to byłyby miseczki matecznikowe. Zobaczę pierwszy plaster, co tu słychać. To jest odkład z matką zapasową. Tu jest plaster jaśniejszy, to jak Państwo widzą, moje pszczoły go omijają. Prawdopodobnie na tym plastrze, gdzie się ukrywa matka, chyba że zeszła na ścianę gniazda. Teraz są godziny poranne, to raczej nie wyfrunęła na oblot, ale tu się już net niestety pojawi czerw. No i ta rodzina wymaga dokarmienia. O, jest matka. Proszę popatrzeć. O, jest matka młoda. Ja matek nie znakuję, bo palitek niż czy cokolwiek, o, w tym miejscu jest mateczka, o palitek czy cokolwiek, to jest obciążeniem dla pszczoły. I dlatego mnie matki długo żyją. No ta matka raczej jest jeszcze letka, mała. Tak, jest tu. Raczej to jest matka jeszcze latająca. A, proszę popatrzeć. No nic. Tym ujęciem muszę się z Państwem pożegnać. Pszczoły do ula schować. To jest jeszcze latająca matka. Wyszła chyba
15 września. Tym ujęciem z Państwem się serdecznie.